Witam was wszystkich w kolejnym odcinku z GTA Vice City. Dzisiaj, jak widzicie, gramy w Vice City. No, wezmę sobie samochód i pojadę kupić od razu armora. To już chcieli mnie złapać, ale ja się nie dałem. I tak, trzymamy się tutaj. Mnie zaraz policjant zacznie strzelać. Kupujemy armora i jedziemy na rączkę. No. Mam nadzieję, że szybciutko dojedziemy. Zobaczymy, jakie to będziemy mieli tam misje. Na pewno jakąś fajną. O kurde, ale żebym się tutaj walnął w korek. No, tutaj jedzie sobie koleś na motorze, ale już nie jedzie. Kurde, jak jeździsz? Ty też. Kręcamy. Czemu mi w ogóle laguje? To jest chwilę przylagowało. Dobra, teraz pojedziemy tędy. I już prawie, że docieramy. Wyzwanie z łodzią. Dzień dobry. Tommy Vercetti, let's go. Okay, man. Cheater like a woman. No, to widać, widzicie, jakiś zjeb. Dobra. Przepłynęliśmy jej, teraz mamy ogólnie 27 punktów i musimy przejechać go przez wszystkie przez 3 minut. Ciekawe, czy nam się to uda. Skręcamy. Znowu przyladżyło trochę. Jak jeździsz? Się wodne wyzwanie zalicza. No nie, a co chce się bić? Jak tak, to ci mogę podać adres. Przyjedziesz i będziemy. Ale żem zwalił. Trochę się rozpędzę. No mamy. Jedziemy. Okay, pokręcimy. Dawaj, soluba. Za garażami. W ogóle jak widzicie, jak spojrzycie nie na tę łódź, no to tam są na dole te silniczki od tego, no jak widzicie, one się w ogóle nawet nie ruszają. Nie zrobili tego tutaj twórcy. A trochę szkoda. No widzisz. Ktoś mnie wyzywał teraz. Good koleś, good. Tutaj podnosimy kolejne, jeszcze jedna skocznia przed nami. Trafiłem tutaj. I tak.
zbieramy jeszcze 5 punktów, mamy jeszcze 4. Jeszcze 4 punkty mamy i 35 sekund, więc powinniśmy sobie dać radę. I tak. 2 punkty. Dobra, już jesteśmy. Prawie że. O i to jak widzicie nie jest różnica. To jest czerwony punkt. I na tym zamiast żółtego teraz na radarze jest jeszcze był w nim jeszcze czarny kwadrat. No widzisz, dobra. $1000 zarobiono, tam grosiki bym powiedział. A teraz tylko teraz jakiś samochód. Dobra, może być. Babcia! Ty nie jedziesz. Jedziemy do rączki z powrotem. W ogóle ja nie wiem, co oni mają z tymi wózkami golfowymi. Czemu oni zabierają wózki golfowe? Co im przyszło do głowy, żeby je zabierać? Tylko tutaj widzieliście przed chwilą, no ta tekstura mi się tutaj bugowała, nie? Ciągle się ruszała, nie wiedziała jaka ma być. Kurde, szybę mi rozwaliłeś, ziomek. Odkupujesz. Oh my god. Dobra, teraz tutaj inną pojedziemy. Z tej strony trochę tej. Teraz tutaj sobie skręcimy. Szybę mi się zniszczyło. Przejazd. Bym jechał naokoło niepotrzebnie. O, tutaj coś zauważyłem. O, telefon do nas dzwoni. O, trzy czepaczkę. A ciocia Pulpę tutaj do nas dzwoni. Dobra, daj mnie ten samochód. To jest punkt, no to. Nie wiem, po co wziąłem ten samochód. Dobra, niech już tutaj będzie. To pojadę jak będzie gdzieś trzeba jechać. Mięsa armatnia. O, zdobądź samochód, to zniknął mój auto. Tutaj bije policjant, o patrzcie co się z nim dzieje. Daj go. Jest was więcej. Dobra, na razie żeśmy się zapatrzyli na policjanta. Policjant skopany. Bierzemy Greenwooda. Wrzeźniemy zielone drewno. Idziemy. No. Rozwaliłem znowu maskę. Skręcamy jeszcze tutaj. No i już jesteśmy. No i wysiadamy. Jeden koks. Trójka botów. No, no to raszujcie. Ja nie mam broni. Walę szybkości ten samochód. Nic się nie zrespili tam. Widzę, że siedzę w tej, żeby zaraz nie było, że misji znowu nie zaliczyłem. Bo zrobią nam plecki. Tu nie mogę trafić. Muszę się zbliżyć. Dobra. Raszują. Wszystki powystrzelał ten tutaj koleś. Sniper on the roof! They fight like girls! Take cover! O, dzwonią. Wsparcie. Patrzcie jak jedzie.
trójka kolejnych. Take out that cowardly sniper. You are encabronado. Dobra, rozwalony. Czekam pi za ścianą, lamusia. Fight like men with huge cojones! Dobra. Wydaje mi się, że jak tyle zabiję, że na pewno mi już nie zniszczą tego samochodu. Albo mnie nie wyrzucą. Nie. Nie, tylko nie to. Dobra, postawię tego. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Jebamy. Nie, jeszcze goni nas policja. Ich tylko tutaj brakowało. Oczepcie się. To, że wiozę kokainę, to nie znaczy, że należy mnie gonić. Zostawcie mnie. Nie wjeżdżajcie mi z przodu, bo nie będę mógł was ominąć. Tędy? Tutaj jest skrót, będziemy musieli z niego korzystać. Weźcie, wysiądźcie chociaż. Dajcie mi zawieźć to. Widzicie, że mój samochód się dymi. Ten mój wózek golfowy tutaj stoi ciągle. Misję zaliczono. No i teraz mnie możecie zostawić. Widzicie, gros tchą mi w ogóle. Dobra. Bitwa morska. Alberto! Jest pokład cię z Rico. No to jedziemy, to nasz koleś tutaj. Widzimy, jeden z tych idzie. O, nie dało mi się go potrącić. Dobra. Pojeździmy i jedziemy do niego się spotkać. Mamy tutaj nasz wózek golfowy, któryśmy kradli z pola. O, tam jak koleś poleciał. Nawet nie zauważyłem gdzie, ale pewnie daleko. Że jeszcze nie mam żadnych granatów, tak to bym granatami mógł ewentualnie zawsze coś zrobić. Dobra, jestem już. Zostawię drzwi otwarte. Znaczy cały czas są otwarte. Hey Rico, nice boat. You ready? See Tommy, now you be a good shot today. My boat, she no good, full of holes, okay? Dobra. Musimy dobrze strzelać. Mam nadzieję, że wszystkich uda mi się powybijać. Bo jak nie, no to będzie niefajnie. Zabij wszystkich, to więc tak, ja bym zaczął od łodzi. Dobra. Musiał mnie wysadzić, bo tak to ja nie potrafię. North,
Do nie strzelaj mnie. Teraz ten na górze. Nie, tego na górze nie dosięga. No nie, no i zginąłem. Panie. Jak tak można? To twoja wina, babciu. Dobra, zabierz mnie taksówką. To nic i tak nie dało, przecież ja muszę mieć broń. Czekaj! Co za człowiek? Jak tak można było? Bez broni, bez niczego. Dobra, pojadę kupić jaką broń. Już nie wiem, co za tyle mógłbym mieć. Dobra. To co zrobimy, co zrobimy? Dobra, to zrobimy tak. Pojadę sobie zapisać grę. I wydaje mi się, że na tym zakończymy odcinek. I pomyślimy, co zrobić w następnym odcinku. Czy zainwestujemy w broń, czy nie. Zainwestować to na pewno musimy, bo samą rączką to nic nie zrobimy. Dobra. Nara.